zainteresowanie gruntem Topwarstwu tych 560 hektarów, które w pierwszym etapie mają być rozdysponowane na rzecz rolników, jest bardzo duże. Sala na dzisiejszym spotkaniu była wypełniona po brzegi. Około 100 rolników w miejscowości Pawłowiczki wzięło udział w spotkaniu. Rozdysponowanie już zbliża się ku końcowi. Na dniach będziemy na BIP-ie umieszczać pierwsze wykazy odnośnie tych 560 hektarów. Wykaz będzie umieszczony na BIP-ie, jak i w gminie u sołtysa przez okres 14 dni. Po tym terminie ogłoszenie zamieścimy. Ogłoszenie będzie 28 dni polegało na tym, że będzie musiało w tych instytucjach po prostu wisieć i po tym terminie odbędą się przetargi. Forma przetargów została ustalona na spotkaniu, dwukrotnym spotkaniu z rolnikami indywidualnymi w miejscowości Głubczyce. Przetargi, wolą rolników była, ażeby forma przetargów była ofertowa. Natomiast jeśli przeznaczenie nie pokrzyżuje nam tych planów, to będą to przetargi ofertowe, tak jak chcieli rolnicy. Jeśli chodzi o ilość, to około tygodnia temu w Izbie Rolniczej w powiecie Nyskim odbyło się spotkanie. Tam będzie 1300 hektarów, również je dzielimy. W powiecie namysłowskim jesteśmy na finiszu, będzie to około niespełna 1000 hektarów. W Głubczycach będzie tutaj 560 hektarów. Również tutaj jeszcze w powiecie kędzierzyńskim kończy się umowa około 100 hektarowa. To również będzie poddane pod dyskusję, czy to będzie dla rolników, czy też będzie podstawa za wydłużeniem. Natomiast w 2024 roku również w powiecie Nyskim kolejne umowy podmiotów, które nie wyłączyły 30%, ulegają zakończeniu. Będzie to około 1100 hektarów. Też w powiecie brzeskim szykujemy się, będzie to około 220 hektarów dla rolników indywidualnych.